Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu. Powiem Wam tak szczerze, że stęskniłam się za nagrywaniem daily vlogu, więc dzisiaj jestem, wracam do Was. Mamy w planach trochę załatwień, więc nie wiem jak to nagrywanie mi dzisiaj pójdzie, ale mam nadzieję, że uda mi się coś Wam pokazać. Jak widzicie, ja już się zebrałam, pomalowałam, ubrałam, uczesałam i teraz idę na dół. Śniadanie w sumie też zjadłam. Idę na dół, pobawię się trochę z Wiktorią i będziemy się zbierać i będziemy jechać właśnie załatwiać nasze sprawy. A to? Króliczek. A to? A to pan rolnik. Ten. Tak. Ten. Osioł. A to? Krówka. A to? Kurka. A to? Owieczka. A to? Zajączek. A to? Traktor. A to? Krówka. Mu. A ten. A to? Traktor. A to? Osioł. Jestem z Lilą na spacerze, powiem Wam, że świeci piękne słońce i ogólnie zapowiada się kolejny dzień naprawdę bardzo ładnej pogody, więc super, na pewno zaliczymy dzisiaj jakiś spacer z Wiktorią i z Danielem, a teraz idziemy przed siebie, pospacerujemy i wracamy do domu. Od jakiegoś czasu szukam sukienki, takiej sukienki z golfem, dłuższej troszeczkę, w kolorze szarym, ale ciemnym, niestety nigdzie nie mogę znaleźć, a znalazłam coś takiego, co prawda to jest odcień bardzo jasny szary, ale stwierdziłam, że zamówię i zobaczymy, z długim rękawkiem, a drugą zamówiłam taką karmelową, zwykłą, krótszą, z długim rękawem, idealną mam nadzieję na jesień, więc jeśli mi przyjdzie, to od razu Wam pokażę we vlogu. Jesteśmy na dworze i będziemy jechali na zakupy, bo pokończyły nam się rzeczy typu pampersy. Kto to się przytula? I zobaczcie, jakie Wiki ma ładne nowe buciki. Powiem Wam, że byliśmy ostatnio w Bartku i pani dobrała nam właśnie z tej firmy takie pierwsze buty do chodzenia. No mam nadzieję, że będą ok. Bo powiem Wam szczerze, że zbyt często jeszcze w nich nie chodziła. I powiem Wam, że zastanawiałam się jeszcze nad takimi ciapkami dla niej. Ekotuptusie chyba się nazywają? Nie wiem, czy wiecie o co chodzi, ale powiem Wam, że mamy teraz bunt i ściąga Wiki strasznie skarpetki, chodzi na bosaka. Więc muszę coś wymyślić, żeby tego nie robiła. I zastanawiam się właśnie nad tymi ciapami. Może dzisiaj pójdę, zobaczę, czy są, bo wydaje mi się, że widziałam je, ale nie jestem pewna. Więc sprawdzę i może kupimy. Wracamy z zakupów i jednak stwierdziłam, że kupimy Wiktorii te ekotuptusie. Powiem Wam, że wybrałam taki zwykły, szary model pandy. Tutaj sobie możecie poczytać. Powiem Wam, że zależało mi na czymś, co ma dobrą w miarę opinię. No tutaj ma dużo właśnie tych certyfikatów, czy jak to tam się nazywa. I wyglądają one tak. Myślę, że wyglądają uroczo i będą sprawdzały się fajnie i przede wszystkim Wiktoria ich nie będzie ściągała i nie będzie ściągała swoich skarpetek. No powiedzcie, czy one nie są słodkie? No nie wiem, piszcie, czy jakaś mama też kupiła dla swojego dzieciątka tuptusie. Cena tych bucików u nas w Chełmie w Bartku to 49 zł. Wróciliśmy właśnie do domu, załatwialiśmy jeszcze kilka spraw. Wiktoria właśnie śpi, więc będę mówiła troszeczkę ciszej. I teraz będziemy jeść obiad. Jak Wiki wstanie, pewnie pójdziemy na jakiś spacer. Call me in the middle of the night, wondering. I know you're pulling up outside, baby. You've got something on your mind. One thing that lights the fire deep inside me. How many times do I got to tell you? This is what you're looking at, but you look straight through me. There's so much more to you. My dignity. There's so much more to me than my body. But you only see my body. And you're only one. When I'm with you, I forget. There's so much more to me than my body.
samochodzie. Właśnie będę ruszała i jadę do Rossmana, bo przy dzisiejszym makijażu stwierdziłam, że kończy mi się również korektor pod oczy, więc muszę kupić. I dobrze, że zobaczyłam to już teraz, bo promocja trwa tylko do piątku. Więc jadę do Rossmana i później wracam chyba prosto do domu. Dzień dobry. Już wróciłam z zakupów. Okej, ustawiłam sobie kamerę tak, żeby było mnie w miarę dobrze widać. I słuchajcie, kupiłam 4 rzeczy. Jednej rzeczy Wam nie pokażę, bo również jest dla Ady, tak jak ostatnim razem. I kupiłam, tak jak mówię, 3 rzeczy. Pierwszą jest korektor z Maybelline. Bardzo polecany przez wiele z Was. Drugą rzeczą, którą wzięłam, jest mój jeden z ulubionych podkładów. Wake Me Up. Halo, Focus. Bardzo, bardzo go lubię. On nie wysusza mojej cery, także jest naprawdę fajny. I tak na dodatek wzięłam sobie na zapas tusz do rzęs, wodoodporny oczywiście z Maybellinu. Ja, jeśli chodzi o tusze wodoodporne, to właśnie najbardziej lubię te z Maybellinu. I wzięłam jeszcze właśnie, tak jak mówiłam Wam wcześniej, jedną rzecz dla Ady, której Wam nie pokażę. Na pewno zobaczycie ją u niej na Vlogmasie. A teraz odpalam samochód i jadę. Pora zabrać się za mycie moich pędzli. Powiem Wam tak szczerze, że w tej chwili już wszystkie używałam i wszystkie są do mycia. Wszystkie brudne. Więc biorę swoje jajeczko i idę myć pędzle. Kto jest najbardziej zainteresowany jak zawsze? Lila. Ukradłabyś mi pędzel, co? Ukradłabyś mi. Dobry, a kto to wstał? Witamy w dniu drugim vloga. Pomachaj, Wika. Pomachasz? Halo. Brawo. Zapraszamy do oglądania. Jest tak naprawdę godzina 8:44 i Wiktoria dopiero wstała. Ale ja Wam powiem tak szczerze, że Wiki okazji się wstała o 3:00 i zaczęła się bawić i zasnęła przed 5:00, więc to jest efekt tej zabawy. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, co poszło nie tak. No ale najwidoczniej o 3:00 była już wyspana. Pora na make-up, ubieramy się i będziemy szły z Wiktorią na spacer. A kto przy kosmetykach? Jak zawsze. Panna? Lilianna. Halo. Co, złodziaku? Tak lubisz nagrywać? My już jesteśmy praktycznie ogarnięte. Ja jeszcze muszę się tylko ubrać. I umyłyśmy właśnie ząbki, bo my zawsze rano i wieczorkiem myjemy razem ząbki, prawda? Zawsze razem. Tak. I będziemy wychodziły na spacer, bo jest naprawdę bardzo, bardzo piękna pogoda. Przed chwilą przyszła do mnie mała paczuszka. Kurczę, mam tyle fajnych rzeczy, ale no niestety nie mogę Wam pokazać, bo są one na kalendarz adwentowy. Tak, są one na kalendarz adwentowy. Więc no niestety nie chcę, żeby tutaj Ada podejrzała i chcę, żebyście też u niej mieli niespodziankę, co tam ta Ada dostaje. Już się ubrałam, teraz idę przebrać Wiktorię i wychodzimy. My już jesteśmy na dworze, nie wzięłyśmy wózka, bo stwierdziłyśmy, że przejdziemy się troszkę nóżkami. Także maszerujemy przed siebie. W tym roku jesień jest naprawdę przepiękna. Zobaczcie, kogo ja tu mam. Halo? To tu jest? Ty tylko papa byś robiła do aparatu, prawda? Och. A powiedz naszym widzom, gdzie ty chcesz iść? Gdzie idziemy? Tam. Tam pójdziemy. I co tam będziemy robić? Tam. Tam pójdziemy, tak. Wiecie co, stwierdziłyśmy, że będziemy kończyć tego vloga. Spędzimy trochę czas tylko we dwie. Więc żegnamy się z wami i widzimy się niebawem. Zrób papa. Bye-bye.